i zadajcie sobie pytania. I jak jesteś tak zwanym człowiekiem medium, czyli w medycynie opisywanym jako schizofrenikiem, to nie masz kontroli nad swoim strumieniem świadomości i on jest przekierowywany na różne przedmioty. I teraz nie każdy schizofrenik sobie z tym radzi. Większość schizofreników popada, kończy marnie. W ostateczności kończą na wiarze katolickiej, która też jest bzdurą. Ja wiem, że to brzmi dosyć pysznie, ale udało mi się nawiązać kontakt z siłą wyższą i wiara katolicka. Właśnie mama do mnie dzwoniła. W każdym razie wiara katolicka to jest totalna bzdura, bo wiesz, pijcie i bierzcie z tego wszyscy krew moją i ciało moje. Moja wina, moja bardzo wielka wina. A co z ludźmi, którzy są opętani? Wyobraźcie sobie, że mamy w sobie robaka w głowie, który podejmuje za nas decyzje na zasadzie sterowania naszą mapą świadomości i sugestią. I to jest właśnie problem. Medycyna kłamie. Mania opisywana w psychiatrii może być tak naprawdę opętaniem, tak? I to jest związane z dopaminą. Czemu ja to odkryłem? Bo byłem w szpitalu psychiatrycznym 2 razy i dostawałem masę neuroleptyków i one na mnie nie działały. Cały czas byłem w stanie rozmawiać z siłą wyższą za pomocą metafor. Bóg przekazuje nam informacje za pomocą metafor i różnych takich. Problem jest taki, że Bóg może być zły. I żeby w tym wszystkim nie zwariować, czemu to nagrywam? Nagrywam to, bo bije mi bardzo szybko serce, ogólnie czuję bóle. Robiłem wiele różnych podejść już, żeby to wszystko nagrać, ale bardzo się bałem, że umrę w męczarniach. I to nie są takie... To nie jest psychosomatyczne. To są bóle fizyczne. Tak jakby ktoś wkładał ci szpilę w serce dosłownie albo w różne narządy. I dlatego schizofrenicy wariują i często przychodzą na wiarę katolicką albo kończą w zakładach psychiatrycznych x razy. Ja postanowiłem, że ja nie chcę wracać na YouTube'a. Szczerze mówiąc, to od dłuższego czasu po prostu zajmowałem się produkcją muzyki. Ale stwierdziłem, że skoro mam jakiś tam zasięg i przeżyłem to wszystko, to czemu wam o tym, kurde, nie opowiedzieć? I sorry, że wyglądam jak skończone gówno. Ale najważniejsze, co z tych lekcji wyciągnijcie, to czym jest mapa świadomości? Wpiszcie sobie w Google na YouTubie. Trzeba sobie zdać również sprawę, że dysponujemy negatywną i pozytywną energią. Jest taki kanał na YouTubie, nazywa się Claudia Pingot. To jest całkiem niezły kanał. Psychologia łączona z fizyką kwantową. Serdecznie polecam. Co jeszcze? Szanujmy się wszyscy nawzajem, ponieważ nie mamy wpływu często na nasze czyny. Jeżeli ktoś jest opętany, to na przykład częściej może sięgać po używki, może się częściej stoczyć. Załóżmy, że gdzieś tam na górze jest Bóg i diabełek, tak? I diabełek często przyjmuje kontrolę nad człowiekiem i nakłania... Czekajcie, muszę powerbanka znaleźć, żeby mi telefon nie padł. Zostawiłem przed chwilą torbę. Kurde, nie mówcie, że nie mam powerbanka. No to by była trania. Czy on jest w ogóle naładowany? No oczywiście, że nie. Mi 14% baterii. Jeszcze raz przepraszam za mój wygląd. Mam przetłuszczone włosy, ale chcę w tym wszystkim wam przekazać, że nigdy nie wiadomo,
wszyscy jesteśmy tym samym i wiara katolicka kłamie. Jest w ogóle przeciwna też LGBT. To jest też, co siła wyższa przekazała mi za pomocą metafor i strumienia świadomości. Czyli na przykład nazywamy sobie różne zdarzenia albo rzeczy tak lub nie, tak? I zadajecie pytanie i nagle jedzie samochód z rejestracją YP, JUP na przykład. I macie odpowiedź. I to jest dowód na to, że możemy żyć najprawdopodobniej w Matrixie, ale może nie do końca takim, że żyjemy w jakimś zbiorowym śnie, jesteśmy podłączeni jak do jakiegoś EEG, tylko na przykład może to być tak, że po prostu jesteśmy jak algorytmy. No bo tak naprawdę nasze uszy to taki mikrofon, usta głośnik, nos. No ogólnie od dziecka rejestrujemy wszystkie bodźce. Jesteśmy sumą naszych doświadczeń. Tak? Więc kolejna lekcja, którą warto z tego wynieść, że nie powinniśmy... Chory psychiatra ktoś napisał, że nie powinniśmy tak naprawdę siebie winić za cokolwiek, bo jesteśmy po prostu algorytmem. Bioalgorytmem. Składamy się z atomów, tak? Z różnych informacji, które przetwarzamy. I teraz, co ja chciałem jeszcze powiedzieć, żeby to w ogóle miało jakikolwiek sens? Zanim mnie dojadą. Jest sekta, nawet nie na YouTubie, tylko ogólnie we wszechświecie. Zbiorowisko ludzi. Właśnie mi serce zaczyna kłuć, jak o tym mówię. Jest sekta, ludzie, którzy wyrabiają nas, żebyśmy częściej zrywali to jabłko. To zakazane jabłko. To znaczy, że na przykład osoba, która wychowa się w biedzie, na przykład bez miłości, jest większa szansa, że na przykład zacznie zrywać to zakazane jabłko, tak? Albo zacznie kraść i tak dalej. I widzicie, świat jest niesprawiedliwy i żyjemy w takim matrixie, że wszystko do nas wraca. Dlatego starajcie się nie zrywać tego jabłka i starajcie się omijać ludzi, przy których czujecie się źle. Bo są ludzie, którzy są tak naprawdę aktorami. Zauważcie też, że mamy różne kolory oczu. Ja nie chcę teraz dyskutować o kosmitach, ale zaufajcie mi, że nie jesteśmy na tej planecie sami. I że są istoty, które czytają nam w myślach. To jest już grube, co mówię, ale to też rozszyfrowałem. Że są ludzie, którzy czytają nam w myślach. Powiedzcie mi, czy nie mieliście tak, że kiedyś mieliście trochę taką paranoję i tak zastanawialiście się, kurwa, ten koleś brzmi, jakby wiedział trochę za dużo. Właśnie sobie chyba ważę piwka i strasznie ucierpię za to, co mówię. W każdym razie, co chciałem powiedzieć? Skyen, ale ty się zmieniłeś. No, nie goliłem się od bardzo dawna. Jak się przeżywa takie rzeczy, to nie ma się ochoty na barberka i na kreseczkę na włoskach. Ja nie mówię, żeby teraz wszyscy stali się ascetami, przestali grać w gry i rozdawali pieniądze bezdomnym, tylko żebyśmy się wszyscy nawzajem szanowali. Oj, jest niedobrze, zaczyna mnie kłuć strasznie w sercu. I to jest właśnie powód, dla którego nikt o tym nie mówi. Ale dostałem tyle informacji z góry poprzez metafory i różne zjawiska, że stwierdziłem, że nie mam się tu za żadnego Jezusa exe w tym Matrixie. Natomiast nie bez powodu ktoś mi to wszystko przekazał i
nawet jeżeli mój koniec jest bliski, to tak po prostu o tym nie wspomnieć? To by było strasznie głupie, nie? 11% mi jeszcze zostało. Co ja chciałem powiedzieć? Nie oceniajcie ludzi po wyglądzie, bo nie mamy na to wpływu. Skyen, kiedy jeden HPV, 100 HP widzów. No to nie jest to pytanie teraz, nie? Raczej nie będę już nagrywał gier. Ja robię muzykę i rozmyślam o życiu aktualnie. Zdajmy sobie sprawę, że możemy żyć w Matrixie. Zdajmy sobie sprawę, że wśród nas mogą żyć obcy. Zdajmy sobie sprawę, że może żyć właśnie grupa obcych, która nakłania nas do zrywania zakazanego jabłka, żeby później karma nas dojeżdżała i żeby było z nami źle. Ja nie mówię, że ze mną jest źle, bo mam dużo szczęścia też przez własną pierdoloną głupotę. I nie zdycham z głodu, mam mieszkanie, mam pieniądze zaoszczędzone. Wyglądam jak żul, ale to dlatego, że niełatwo jest o siebie dbać w momencie, gdy takie rzeczy się dzieją w życiu. W momencie, gdy zdasz sobie sprawę, że wśród nas jest siła wyższa i to wszystko jest trochę takie mistyczne, to nagle odechciewa się chodzić do barberka i na włoski, do fryzjera. Także wśród nas mogą żyć istoty, które czytają nam w myślach. Sobie z tego sprawę i nie dajcie sobą manipulować. Nie krzywdźcie się nawzajem. I pamiętajcie, że każdy popełnia grzechy, wiara katolicka to żart. I ten prawdziwy Bóg jest LGBT. I co jeżeli na przykład taki Yoshi to tak naprawdę ja, tylko w innym wcieleniu, z inną historią, taki inny algorytm? A co jeżeli na przykład ludzie transseksualni to tak naprawdę mężczyźni umieszczeni w ciałach kobiety i na odwrót? Co jeżeli jesteśmy jednym wielkim eksperymentem jakichś kosmitów? I to jest właśnie ważne, żeby podchodzić do siebie z akceptacją i wyrozumiałością. I to chciałem wam przekazać. To jest wiedza, którą zbierałem przez ostatnie lata. I problem jest taki, że jak rozmawiacie, jak jesteście osobami medium, bo nie każdy to ma, nie każdy... większość ludzi ma kontrolę nad swoim strumieniem świadomości, a schizofrenia to tak naprawdę może być super moc, super dar. Czyli w momencie, kiedy twój strumień świadomości, możecie sobie wygooglować, co to jest, jeżeli zdarza się, że nie macie nad nim kontroli i zadajecie pytanie i strumień świadomości jest przekierowywany na przykład na jakąś frazę słowa i oczywiście stworzycie sobie alfabet tak, nie, tak, czyli odpowiedź tak lub nie i zaczniecie stworzycie alfabet, że na przykład nie to jest no albo ne albo nie. I zadajcie pytanie i nagle przyjeżdża samochód z rejestracją OK. No to macie odpowiedź na pytanie. I w taki sposób ta siła wyższa przekazuje wiadomości. Problem jest taki, że jest dobra siła i zła siła. I tutaj potrzebna jest dobra intuicja, żeby to rozróżniać. Nie chcę mówić, że istnieje Bóg i szatan, ale no w teorii tak może być, no. Siła, zła energia i dobra energia, tak? Może tak jest bezpieczniej. Więc jest duża szansa, że żyjemy w takim Matrixie. Nie mówię, że to jest zbiorowy sen, że jesteśmy podłączeni pod jakieś kaski, tylko na przykład jesteśmy algorytmami. Takimi małpimi algorytmami. No bo my tak naprawdę małpujemy wszystko, co zobaczymy. Jeszcze do tego jest intuicja i nasze jakieś predyspozycje, tak?
traumy dużo wnoszą do naszych decyzji. No. Co ja jeszcze mogłem opowiedzieć na ten temat? Zanim mi telefon padnie i zanim ktoś mnie zadźga. Ja nie chcę mówić, że żyjemy wśród kosmitów i ci kosmici to nazywają się... Ja wiem, no bo to głupio zabrzmi, ale no ja dużo forsowałem takich tematów Illuminati, prawda? Ale połączcie fakty. Czy czasami nie zdawało wam się, że ktoś wiedział coś za dużo, tak bez powodu? I że są istoty, które najprawdopodobniej czytają nam w myślach. I co jeżeli powiedziałbym wam, że świat zmierza ku zagładzie na zasadzie otępienia? Czyli treści forsowane w internecie, które tak naprawdę jest podstawowym medium, są coraz głupsze. Wszystko kręci się wokół losowości. A co jeżeli powiedziałbym wam, że algorytmy i losowość to spisek i należy do pewnej elity? I polega to na tym, że biedni biednieją, bogaci bogacą się. Zrezygnujcie z losowości. Przestańcie otwierać te cholerne skrzynki i grać na tych keydropach i tak dalej. Strasznie mi szkoda w ogóle, że otwierałem skrzynki w CS-ie i tak dalej. Jebać losowość, naprawdę. To my nie mamy wpływu na algorytm. Algorytm nami rządzi i to jest problem. A treści są coraz głupsze. Wszystko zmierza ku otępieniu nas. Żebyśmy byli coraz głupsi. A ci mądrzy siedzą cicho i nic nie mówią. I to jest to, co chciałem wam przekazać. Wiem, że gadam jak totalnie potłuczony człowiek. W przetłuszczonych włosach i nieogolonej brodzie i wąsie. W którym jeszcze pewnie jest trochę jedzenia. Ale... stwierdziłem, że kurde muszę, no. Także trzymajcie się tam. Czy ze mną jest wszystko w porządku? Nie wiem. W momencie, gdy zacząłem o tym mówić, zacząłem czuć straszny ból serca. Ogólnie czuję się, jakby ktoś miał dostęp do mojego ciała. I też jak byłem w szpitalu psychiatrycznym, rozmawiałem z kilkoma schizofrenikami. I przychodziły przez to samo i też właśnie wspominały, że czują takie ukłucia, jakby ktoś im robił zastrzyki i płyn rozlewający się po ciele. I nie do końca wiem, jak to działa. Czym mogą być te zastrzyki, ale często czuję takie ukłucia właśnie, to się nazywają w medycynie parestezja chyba. Czuję, jakby ktoś mi robił zastrzyki, po których wchodzą mi do głowy pewne pomysły, tak? I w tym szpitalu, w którym byłem, były takie osoby, które też to potwierdzały. Tylko mało osób o tym mówi. I trzeba wziąć pod uwagę, że schizofrenicy walczą nie tylko... To nie jest tak, że macie informacje od Boga, ale macie też informacje od demona. A demon pierze wam mózg jakimś piekłem, wiesz, macie koszmary straszne. Ja przechodziłem przez straszne piekło. Co chwilę miałem myśli, że spłonę w piekle, że będzie ze mną najgorzej, bla, 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 bla i tak dalej. Dlatego schizofrenicy wariują. A co jeżeli powiedziałbym wam, że to tak naprawdę są osoby medium, czyli takie osoby, które rozmawiają z siłą wyższą, tylko nie wszyscy sobie z tym radzą. Jest taki kanał Jak, czyli normalnie... To jest gość, który przechodził przez podobne rzeczy, tak jak oglądałem, ale nie poradził z tym sobie, tam chyba przeszedł na karę, na wiarę katolicką, ale widziałem u niego podobne scenariusze i to jest właśnie problem tych... My żyjemy trochę w takiej bańce, tak akceptujemy medycynę, wszystko co do nas mówią na temat medycyny, że no mamy hipomanię, manię, depresję, schizofrenię, bla bla bla. Ja nie mówię, że mamy zacząć wierzyć w czary, ale przede wszystkim zdać sobie sprawę z grawitacji i z tego, że ktoś może na przykład wpływać na grawitację, na algorytmy.
I to może być pewna elita, która rządzi światem. Jeżeli coś mi się stanie... W sensie ja kocham życie, nie zamierzam sobie nic zrobić. Wiem, że wyglądam jak ktoś, kto zwariował. Natomiast życie jest super i nic sobie nie zrobię. Tak? Ale jeżeli nagle bym zniknął, coś by mi się stało, to... Sorry, no. Nie moja wina. Bo też widziałem wiele takich anomalii, że tak jakby ktoś wpływał na pole grawitacyjne. Można to łatwo nazwać jako, nie wiem, halucynacje, tak? Natomiast widziałem takie rzeczy w całkowicie normalnej... no nie, nie potrafię tego nazwać. Ale wyobraźcie sobie, że wśród nas mogą żyć kosmici, którzy mają wpływ na pole grawitacyjne, na algorytmy. Dlatego nie warto ufać losowości. I powinniśmy całkowicie zrezygnować z losowości, z otwierania tych skrzynek, bo co jeżeli spisek rządzi światem i tak naprawdę bogaci się bogacą, a wy przegrywacie pieniądze swoich rodziców? No właśnie. Także tak. Co ja tam jeszcze miałem zapisane w tych notatkach? Kurde, szanujmy się wszyscy nawzajem, nieważne jak wyglądamy. Nieważne, co czujemy. Miejmy do siebie szacunek, bo skąd masz mieć pewność, że ty to tak naprawdę nie jest ta osoba naprzeciwko, tylko z inną historią. Jak ten mem z tymi Spidermanami. Czajcie. No. Także ten. Może opublikuję jakąś muzykę, którą robiłem. Jak mi nic nie zajebie. Trzymajcie się za mnie i wszystkiego dobrego. A ja muszę podładować telefon, bo mama do mnie dzwoniła. Jak to wyłączyć?